zima była tak ciężka i długa, że miłościwy Błystek, król krasnoludków, przymarzł do swojego tronu. Siwa jego broda uczyniła się srebrną od szronu, u brody wisiały lodowe sople. Brwi najeżone okiścią stały się groźne i srogie. W koronie zamiast pereł iskrzyły się krople zamarzniętej rosy, a para oddechu osiadała śniegiem na kryształowych ścianach jego skalnej groty. Wierni poddani króla, żwawe krasnoludki, otulali się jak mogli w swoje czerwone opończe i wielkie kaptury. Wielu z nich sporządziło sobie szuby i spencery z mchów brunatnych i zielonych, uzbieranych w boru jeszcze na jesieni, z szyszek, z huby drzewnej, z wiewiórczych puchów, a nawet z piórek, które pogubiły ptaszki lecące za morze. Ale król Błystek nie mógł się odziewać tak ubogo i tak pospolicie. On zimą i latem musiał nosić purpurową szatę, która od wieków, służąc królom krasnoludków, dobrze już była wytarta i wiatr przez nią świstał. Nigdy też za nowych swoich czasów nawet bardzo ciepłą szata owa nie była. Ile że sprzędzy tych czerwonych pajączków, co to wiosną po grzędach się snują utkana, miała zaledwie grubość makowego listka. Drżało więc królisko srodze raz w raz, chuchając w ręce, które mu tak zgrabiały, że już i berła utrzymać w nich nie mógł. W kryształowym pałacu, wiadomo, ognia palić nie można. Jak? Jeszcze by wszystko potrzaskało, posadzki i mury. Grzał się tedy król Błystek przy blasku złota i srebra, przy płomieniach brylantów wielkich jak skowrończe jajka, przy tęczach, które promyk dziennego światła zapalał w kryształowych ścianach tronowej sali, przy iskrach lecących z długich mieczów, którymi wywijały dzielnie krasnoludki tak zwrodzonego męstwa, jak i dla rozgrzewki. Ciepła wszakże z tego wszystkiego było bardzo mało. Tak mało, że biedny król szczękał zębami, jakie mu jeszcze pozostały, z największą niecierpliwością oczekując wiosny. Żagiewko, mówił do jednego z dworzan, sługo wierny, wyjrzyj na świat, czy nie idzie wiosna. Żagiewka kornie odpowiedział, królu, panie, nie czas na mnie, póki się pokrzywy pod chłopskim płotem nie zaczną zielenić, a do tego jeszcze daleko. Pokiwał król głową, a po chwili znów skinie i rzecze: Sikorek, a może ty wyjrzysz? Ale Sikorkowi nie chciało się na mróz wystawiać nosa. Rzeknie tedy: królu, panie, nie pora na mnie, aż pliszka ćwierka ci zacznie, a do tego jeszcze daleko. Pomilczał król nieco, ale iż mu zimno dokuczało srodze, skinie znów i rzecze: Biedronek, Biedronek, sługo mój, a ty byś nie wyjrzał? Wszakże i Biedronkowi nie pilno było na mróz i zawieje. I on się kłaniał i wymawiał: królu, panie, nie pora na mnie, aż się pod zeschłym listkiem śpiąca muszka zbudzi, a do tego daleko jeszcze. Król spuścił brodę na piersi i westchnął. A z westchnienia tego naszła taka mgła śnieżna, że przez chwilę w grocie nie widać nic było. Tak przeszedł tydzień, przeszły dwa tygodnie, aż pewnego ranka jasno się jakoś zrobiło, a z lodowych soplów na królewskiej brodzie jęła kapać woda. We włosach też śnieg tajać począł, a okiść szronowa opadła z brwi królewskich i zmarzłe kropelki u wąsów wiszące spłonęły niczym zapłonione. Zaraz też i szron ze ścian opadać zaczął. Lód pękał na nich z wielkim hukiem, jak wtedy, gdy Wisła puszcza, a w komnacie zrobiła się taka wilgoć, że wszyscy dworzanie wraz z królem kichali jakby z moździerzy. A trzeba wiedzieć,
że krasnoludki mają nosy nie lada. Sam to naród nieduży. Jak krasnoludek but chłopski obaczy, staje, otwiera gębę i dziwuje się, pomyśli, że to ratusz. A jak w kojec wlezie, pyta, czy to miasto takie i którędy tu do rogatek? A wpadnie w kufel kwarciany, to wrzeszczy, rety, bo się w studni topie. Taki to drobiazg. Ale nosy mają na urząd, że i organiście lepszego do tabaki nie trzeba. Kichają tedy wszyscy, że aż się ziemia trzęsie, życząc sobie i królowi zdrowia. Wtem chłop podrwa do boru jedzie. Słysząc owo kichanie, mówi: o, o, grzmi. Skręciła zima karku, bo myślał, że to grzmot wiosenny. Zaraz konia przed karczmę zawrócił, żeby grosza na drzewo nie utracać i przesiedział tam do wieczora, rachując i rozmyślając, co kiedy robić ma, żeby mu czasu na wszystko starczyło. Tymczasem odwilż trwała szczęśliwie. Już koło południa wszystkim krasnoludkom poodmarzały wąsy. Zaczęli tedy radzić, kogo by na ziemię wysłać, żeby się przekonał, czy już jest wiosna. Aż król Błystek stuknął o ziemię berłem szczerozłotym i rzekł: nasz uczony kronikarz Koszałek Opałek pójdzie obaczyć, czy już wiosna przyszła. Mądre królewskie słowo, zakrzyknęły krasnoludki i wszystkie oczy obróciły na uczonego Koszałka Opałka. Ten, jak zwykle, siedział nad ogromną księgą, w której opisywał wszystko, co się od najdawniejszych czasów w państwie krasnoludków stało. Skąd się wzięli i jakich mieli królów, jakie prowadzili wojny i jak się im w nich wiodło. Co widział, co słyszał, to spisał wiernie. A czego nie widział i nie słyszał, to zmyślił tak pięknie, iż przy czytaniu tej księgi z serca wszystkim rosły. On to pierwszy dowiódł, że krasnoludki, ledwie na pięć duże, są właściwie olbrzymami, które się tylko tak kurczą, żeby im mniej sukna wychodziło na spencery i płaszcze, bo teraz wszystko drogie. Krasnoludki tak dumni byli z kronikarza swego, że gdzie kto jakie zielsko znalazł, zaraz mu wieniec plótł i na głowę wkładał, tak iż mu te wieńce resztkę rzadkich włosów wytarły i łysy był jak kolano. Mogę dalej?